Cześć. Z tego filmiku dowiesz się dzisiaj, jakie słowa kluczowe wybrać do swojej kampanii Google Ads, tak żeby mieć jak największą skuteczność, szczególnie jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z Google Ads albo masz bardzo ograniczony budżet. Często obserwuję jakąś taką intuicję czy pierwszy odruch, żeby tych słów kluczowych brać jak najwięcej, chcieć się pokazywać jak najszerzej, żeby jak najwięcej osób zobaczyło tą reklamę, ale nie jest to do końca takie skuteczne posunięcie czy skuteczne rozwiązanie. Najlepiej na początek i przy ograniczonym budżecie skupić się na osobach ściśle zainteresowanych naszą ofertą. Nie po prostu szukających informacji czy takich dociekliwych, ale ściśle szukających, chętnych do zakupu, szukających oferty. I pokażę Ci dzisiaj kilka takich propozycji, na jakie słowa kluczowe możesz zwrócić uwagę, tak żeby najlepiej tą swoją kampanię na początku zbudować. Zrobimy sobie taką krótką analizę tutaj w planerze słów kluczowych dla firmy, która zajmuje się leasingami samochodów. Spiszemy sobie leasing samochodów i leasing. Dobra. Pierwszy punkt. Albo ogólnie, generalnie, chcesz się skupić na słowach kluczowych, które są im konkretniej, im bardziej konkretne, tym lepiej. Im bardziej ogólne hasło, tym bardziej ono będzie powiązane z szukaniem informacji. Im ono jest konkretniejsze, tym bardziej będzie powiązane z kimś, kto szuka faktycznie oferty, kto szuka wykonawcy usługi. I tak, zaczynamy od leasingu samochodów i leasingu aut, ale już tu widzimy leasing samochodów używanych. To już jest jakiś konkret. Większy konkret niż po prostu leasing samochodów. Leasing aut używanych gdzieś tu po drodze też był. Leasing konsumencki samochodu. Samochody po leasingu to jest trochę inna kategoria. O ofertach zaraz też powiem. Leasing samochodów dostawczych itd., itd. Czyli wszelkiego rodzaju hasła, które są bardziej konkretne od tych takich ogólnych, od których zaczynamy. Tutaj jeszcze widzę w propozycjach leasing autobusu. To nie jest dłuższe hasło, ale to jest już konkretniejsze hasło. Nie szukamy już leasingu samochodów, tylko konkretnie autobusów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to będą hasła zawierające lokalizację. Leasing Wrocław. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś szuka jakieś hasło, jakiś produkt, jakaś usługa plus lokalizacja, to on nie szuka już artykułu, który nam mówi, czym jest leasing, czy jak działa leasing. Jeżeli wpisujemy lokalizację, no to szukamy już jakiejś firmy w tej lokalizacji, jakiegoś wykonawcy, jakiejś oferty w tym miejscu, więc to też nam sugeruje to, że osoba, która tego szuka, to jest już ktoś, kto szuka oferty. I to może być miasto, to może być dzielnica, to może być ulica, ale to może być też region. Małopolskie, śląskie, województwo, czy nie wiem, Mazowsze jako rejon w Polsce. Trzecia rzecz to są takie słowa jak właśnie oferta, specjalista, doradca, czyli leasing i specjalista, leasing oferty, oferty leasingów. Zobaczymy, że nam coś wypluje. No, mamy leasing oferty, oferty leasingowe, no, Mercedes, czyli to też jest jakiś tam konkretny, jakiś konkretny model marki samochodu i tak dalej, BMW, oferty leasingowe aut, czyli słowa, które nam sugerują o tym, że ktoś nie szuka informacji, tylko szuka wykonawcy. No i jeszcze na koniec czwarty punkt, czyli wykluczenia. Wykluczamy przede wszystkim słowa, które nam będą sugerować o tym, że ktoś szuka mimo wszystko informacji, czyli jakiś kalkulator, porównanie, informacje, umowa, szczegóły, warunki i tak dalej. To są osoby, które jakoś są związane z tematem i teoretycznie moglibyśmy chcieć do nich uderzyć z naszą reklamą, ale w tym momencie, kiedy ktoś szuka właśnie oferty leasingowe, kalkulator, to ta osoba jest bardziej zainteresowana jakimś narzędziem do porównywania tych leasingów, a nie kontaktem z Wami. Także podsumowując, to jest troszeczkę pracy, żeby przede wszystkim przeanalizować te słowa kluczowe, będzie ich troszeczkę. Taką kampanią też się ciężej zarządza, bo tych słów kluczowych jest więcej niż takich kilka ogólnych. No i często te dłuższe słowa kluczowe, bardziej konkretne, mają mniejszy wolumen, czyli mniej osób tego szuka, więc mimo tego, że będziemy mieć tych słów stosunkowo dużo, no to może się to przekładać na stosunkowo niewiele wyświetleń. Ale przede wszystkim zyskujemy tutaj skuteczność. Docieramy do osób, które już w tej chwili szukają wykonawcy, szukają oferty i możemy też precyzyjnie ich kierować na konkretne podstrony u nas na stronie. Nie mamy jednej oferty ze wszystkimi leasingami, tylko mamy oferty samochodów używanych, osobowych z Wrocławia, z Poznania i z całej reszty. Dobra, to tyle na dziś. Mam nadzieję, że to jakoś pomaga w tej decyzji nad słowami kluczowymi i do następnego razu. Hej!